Jaki? Panowie, łowimy do 13. Czy o 13 się spóźni? O 13 przyjedzie Micha. O 13 przyjedzie Micha. Jak ktoś się spóźni, będzie jak zimne. To będzie jak zimne, dokładnie. Ale nie później niż 15 po pierwszej się spotykamy. Czyli 15 minut dajemy na dojście, ale jak się któryś spóźni, to rybka niezaliczona i Micha zimna, nie? Czy każdy z was ma w miarę czytelną miarkę? Czy każdy ma numery i kartę startową? Bierzemy rybkę, kładziemy na miarce, staramy się zrobić zdjęcie tak, żeby było widać początek i koniec rybki, tak? Można to zrobić kamerką? Można zrobić kamerką. I numer. I numerek, żeby był widoczny. I jeśli w pobliżu jest kolega, to powiedzmy może potwierdzić to. Wpisujemy rybkę w kartę, kolega jeśli jest w pobliżu może to potwierdzić. A to sędziów nie ma w tym roku takich? Nie ma. Nie ma, bo... Czy ktoś ma, ktoś ma podwójną miarkę? Już. Bo już jeden tutaj nie ma. Jeśli ktoś nie ma miarki, to ja pożyczę miarkę. Teraz tak, jeśli kolega potwierdza, to zdjęcie może być gorszej jakości. Jeśli kolega nie potwierdza, sam sobie rybkę wpisuje, to musi być dokładne zdjęcie, żebyśmy mogli to zweryfikować. Jest nas, podejrzewam, że tu takich głodnych nie ma na rybce. Teraz tak. Micha będzie o pierwszej. No. Działamy, panowie, działamy, bo czas leci. Już się tylko jedko i nie nosimy ryb. W żadnym wypadku po złowieniu robimy zdjęcie i wypuszczamy. To nam załatwia, że tak powiem, rejestr, wpisywanie do rejestru ryby i tak dalej. To panowie jakieś pytania? Jakieś pytania? To w takim razie... Gdzie bierze? Aha, ja mam jeszcze jedno. Uważajcie, bo tych bobrów tu jest tyle, nie brudźcie. To nie są zawody jakieś mistrzowskie, na jakiejś tak trasa kamieńskie punkty. Nie ryzykujcie, bo tego co prawda z Zamościa nie ma, to zawsze tu mokry przychodzi. Są goście ambitni za bardzo, nie? Wygodnie. Doszedł do wniosku po prostu, że... Polecam tego gościa, on to jest właściwa taktyka. Pewna ręka, ostry wzrok, wygodne kamienie i ryby. Do powodzenia. Jesteśmy ograniczeni powodzenia. Długością? Jakoś? Powodzenia panowie. Nie, nie. Do Warszawy. Do Warszawy i z powrotem. Warszawa, Kraków. Okay. Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem na Wiśle. Klub spinningowy SUM organizuje zawody, jak co roku. Ja z kolegami co roku tutaj przyjeżdżamy. Jest fajna atmosfera, fajne nagrody. Fajny kawałek Wisły, tutaj są tamki różne, Starorzecza, opaski. Także dla każdego coś dobrego. Ale fajnie jest się spotkać po tej dwuletniej przerwie. Nie były organizowane przez wiadomo co. Ja na dzisiaj nastawiam się na głównie na bolenia. Będę rzucał za boleniem. Ale też wziąłem drugą wędkę, cieniówkę 3-metrową. Także będę chciał też porzucać trochę za zakleniem, za okoniem. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Dzisiaj już jest troszkę niska frekwencja. Zawsze to było dużo ludzi. Było nawet do 50 osób dochodziło. Dzisiaj będzie około 20-25 może. Nie wiem, na koniec może zobaczę, ile tam było na liście. Jest przymrozek. Ja się ubrałem dosyć ciepło, ale nie wiem, czy nie przesadziłem, bo już jest mi gorąco. Także tak. Dobra. Trzymajcie kciuki, może uda się coś złapać. Żeby trochę powalczyć. Także nie przedłużam, idę na miejsce. Widzimy się później.
Będziecie przechodzić tam na tę główkę? Co? Będziecie tam przechodzić? No tak myślałem, żeby może tam... To jest, bo my będziemy przechodzić na prawo. O, no to dobra. Trzeba namazić. Chcesz spróbować zaboleniami? Tak. Wziąłem się zaboleniówki w tym roku. Ale w tym roku sklenie to jest w ogóle lipa. Ja bardzo dużo cieni łowiłem, no. A w tym roku bardzo mało mam cieni. Ja tutaj przyjechałem parę razy na te przelewy tam koło mostu z drugiej strony. Kurwa, czy była wysoka, czy niska woda, nawet brania. A kilka lat temu z Pawłem Koniarskim to tak brały, że normalnie szok, nie? Ale to w tym roku każdy mi mówi, zwykła i ten. No wszystko jest, zwykła się. No, bieda jak pierwa. Rozkładam wędeczki, jestem już na miejscu, także trzeba trochę porzucać. Najpierw rzucę trochę za kleniem, także zawarłem sobie jakiegoś kleniowego woblerka. Po opasce tutaj, zanim dojdę na szczyt opaski, na koniec opaski. Także rzucę trochę zakleniem. Potem się ustawię tam na warkoczu i będę mucił za boleniami. Ewentualnie przyjdę tutaj na ten przelewik i rzucę tu trochę zakleniem, ale to później. Dobra, i mucimy. Rzucam w dół, zamykam kabłąk i trzymam wędkę. Czekam aż zejdzie do burty, tutaj do opaski i wtedy powolutku zaczynam zwijać. Bardzo powoli, jak to zakleniem. Po pół ruchu obrotu korbki. Raz cały, raz pół, raz mniej. Różnie. Ten wobler akurat pracuje cały czas. Nawet go zatrzymam właśnie w nurcie.
Także nie muszę zwijać non stop. Zaklenie też jest wskazane właśnie, żeby powolutku zwijać. Tym bardziej za jaźnią, bo jaź też może się trafić. Gęsi już odlatują. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, bo są dosyć daleko. Ale już tak, ile ich 7-8 sztuk leci. Spróbuję trochę grubiej, może spróbuję nawet z sandaczem porzucać. Jeszcze jest dosyć wcześnie, to może się uda coś trafić. Muszę się przebroić. Miałem trochę czasu i zrobiłem takie boloniowe hoblery. 12 i 10 cm. Dwunastki mają około 24 gram. Dziesiątki około 21. Dzisiaj rano jeszcze musiałem uzbroić, bo nie miałem kiedy. Jak jechaliśmy na zawody, to wziąłem ze sobą szczypce, kotwiczki i kółeczka i uzbrojałem je po drodze. Także to jest świeżynka, jeszcze nie testowane. Czarne i brązowe. Nie robiłem celedynów na razie jeszcze, bo nie miałem za wiele czasu. Na razie tylko te dwa. Także na razie tylko te dwa modele zrobiłem.
Dobra, zostawię na razie tlenowe pudełka w plecaku. Przyzbroję się na wolenia i spróbuję tam wejść trochę w ten warkocz. Na ile się uda w ogóle tam wejść, to zobaczymy. Porzucam zabolenie. Szczypce do ustawiania sterów. Założę jednego. Tak to mniej więcej wygląda. Ten ma 10 cm. Tutaj jest podana waga. Logo 2MF. Zobaczymy. Ładnie lusterkuje, tylko trochę wykłada na jedną stronę. Teraz robimy korektę. Widać, jeżeli go wykłada na tą stronę, oczko przeginamy w tą. Delikatnie. Już prawie. Jeszcze troszkę. Ze sterowcami często tak jest, że rzadko kiedy chodzą prawidłowo od razu. Dobra, wystarczy mu. Wlazłem tutaj, jestem jakieś 50 metrów od szczytu, od końca opaski. Wlazłem tutaj, jest taka duża, duża ławka piachu. Także udało się podejść pod tą drugą część rozerwaną. I rzucamy zabolenie. Zobaczymy.
Dobra, ten pracuje poprawnie. Dobra sobie innego. Spróbuję teraz cięższym jakimś. Tym 23 gramy. I zobaczymy. Teraz założę cykadę. Ała, kurde, ostre kotwice są. Taką cykadkę. Zobaczymy, jak to będzie pracować. No ładnie migocze. Cykada mi jest o tyle dobrze, że właściwie nie trzeba ich ustawiać, bo one od razu dobrze pracują. Jeżeli się dobrze wklei obciążenie, także można powiedzieć, że od razu będzie dobrze chodzić. Kawałek bliżej, bo tam dalej już nie mogę wrócić. Dobra, po kolana dalej nie włażę.
chodzi. Ale już się nie dojdzie. Jeszcze wahadłówkę spróbuję. No widać kierun. Tak jak ostatnie zawody były Suma, nie? No to kiedy? No dwa lata temu. A, nie? Wtedy no, no. No, to ja ogoni połowiłem tutaj. Emil przecież i szczupaka miałem. Emil chyba miał klenia, szczupaka i kilka ogoni. Ja pierdzę. A dzisiaj już naprawdę.
jest już godzina 10.30, dochodzi. Widziałem się z kilkoma osobami, jak na razie nikt nic nie łowi, nie mieli nawet brania, tak samo. Odszedłem całą tą opaskę, tutaj z bratem, doszliśmy do przelewu. Pokażę. Doszliśmy do tego przelewu. Teraz znalazłem tutaj taką fajny brzeg z takimi karczami, z jakieś korzenie są. Może tutaj uda się coś drapnąć, jakiegoś okonka albo coś. Zmieniłem na takiego paproszka. Jest chyba kajtek jakiś. No i na to będę próbował. Zobaczymy. Teraz tu brat już idzie tutaj do mnie, także będziemy łowić we dwóch. No i zobaczymy. No. Na razie jest szansa wygrać zawody, bo jeszcze słyszałem, że nikt nic nie złowił. Także jeszcze jest szansa. Jeszcze zostało 2 godziny łowienia. 2,5 właściwie. Także może się uda złapać jakiegoś konia i wygrać zawody. Zobaczymy. Chciałem przywiązać przed chwilą zestaw, bo urwałem. Pełno patyków, tutaj może siedzieć jakiś okoń, może jaś. Tutaj w lato kiedyś brały ładne jazie. Kurde, no to jest miejsce. I od nowa wyzwanie. Znowu z przyponem całym poszło, kurde, od nowa trzeba wiązać. Tam uważaj, bo między tymi kołkami to są jakieś gałęzie tam. Zaraz urwiesz. Tak, muszę sobie podciągnąć trochę, to podbierać w górę. Miałem sobie przyszyć to do paska i w końcu mi przyszyłem. A czy ja mówię między tymi gałęziami tu, że są zaczepy? Widzę tam jakiegoś kołka. Nawet nic, a nic nie wyjdzie, nawet pokażę. No. Kicha. Szedłem już niżej, jestem już bardzo blisko mostu, jakieś 200-300 metrów maks.
A tu jest taki fajny, widać, że koryto tutaj płynie ładnie. Zobaczcie, jak nurt. I mam nadzieję, że tutaj będzie siedział jakiś boleń w korycie. Spróbuję trochę głębiej cykadami i sandaczowymi woblerami. Czasem na to też się boleń lubi przeatakować takiego woblera. Porzucam to trochę w tej rynnie, potem jeszcze pójdę tam pod sam most, ale w międzyczasie jeszcze sobie coś zjem, bo jeszcze nie miałem przerwy od rana, trochę zgłodniałem, przyznam. No i jeszcze mam w sumie to już niedużo, bo pół godziny łowienia i będzie zbiórka. Nie wiem, no ja od rana nie miałem nawet jednego brania, ani bolenia, ani klenia, ani okonia, nic. Zero, nawet żaden boleń się tutaj nie chlapnął. Słyszałem, że tak samo u chłopaków lipa. Także może być nieciekawie. Ciekawe, czy w ogóle będzie ktoś na podium. Ale dobra, biorę się do łowienia. No dobra, trzymajcie kciuki, może się uda coś złowić. Dobra, tutaj też niewiele się dzieje, także idę dalej tam pod most. Tam już mój brat poszedł, także zaraz do niego dołączę. Zobaczymy, może tam jeszcze się coś poszczęści.
Zwiększające pasmo sukcesów. Tak. Dzisiaj. Bardzo. Ja nie miałem nawet brania, ty. Idziemy na zbiórkę. Pewnie się i tak spóźnimy. Bo już jest późno. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra. Co? A nie, no trochę dołożę do tego, do puli nagród, nie? Od siebie. On jest takim mściwy. Dobrze, że go lubię, bo... To za jedno. Tą bezczelność, rozumiesz, że... Już, chwila, moment. Tylko to może być bez tych... Bez kotwic, kurde, chyba że założę, ale nie bardzo jest czego. Gdzie jest? O, to mi się podoba. Ile jest? Teraz jest na tym, na topie. No, ta przynajmniej. Tak. To się panu lepiej spodoba. No wyłaj. Ale się musi ogarnąć, bo ciężko. 23 gramy. Dobra, może być taki. Połamało by mi się. To u nas nie ma takich boleni. Może się komuś trafi. I dlatego Tomek takie robi. Wszystkie wyłapane. Stefek policzył, czterokonie, dwa okonie, to będzie jedno. No ale wymiarowy jeden. No. Odliczył, kurwa, się patrzy. Nie chodzi, bo jest cienki, a ten... O. Dobra, i ta czekamy. I to podzielić na trzy miejsca. Na trzy? No. Tam są cztery, to bym wsadził do jednego, do drugiego, do trzeciego i do czwartego. No to może być. Może być? Pewnie. Jedzenie sobie weź, samoobsługa. Samoobsługa. Mnie to... Dobrze, panowie. Trzecie miejsce. 600 punktów zdobył kolega Sylwester Rakowski. Gratuluję. Panie Zbyszku, jakaś nagroda dla kolegi jest? Coś się znajdzie. Coś się znajdzie. No nie przykacie? No gdzie się kształtuje? Chwila dla fotografów. Potem, czem? Które by nie wyrzucił, że blach się będzie ukrywał. Jak będziemy robili pojedynczo, to ja będę na czterech zdjęciach. Panie Marczku, pana i tak się odetnie. Tak. Panowie, drugie miejsce wynikiem... Debiutant. Wynikiem 900 punktów zdobył kolega Kamil Tomczyk. Młodzież Gugo. Młodzież Gugo. Gratuluję. Chwila dla fotografów i mnie ten proszę. Tak, pan Maciej żywy zęby, a pan Maciej się uśmiechnie jak ten z mapetów, ten ta żabka. Pierwsze miejsce z wynikiem gigant, 1000 punktów. No kurwa. Trzy cyfrówka. Mówiłem, piechotą. Kolega Tomasz Łasak. Chyba ja za na rowie, że podnosił. Trzy cyfrówka, cztero cyfrówka, bo 900 było trzy cyfrówka. Pozałunek w usta. Pierwsze miejsce pozałunek. Buzi się. Tomek, nie odchodź daleko. Palcem zasłoniłeś. No i dobrze, to nie zasłoniłeś. Będzie ty tak zasłonięty. Panowie, teraz człowieka za złowienie największej ryby, szczupaka. 55 cm. Kolega Tomasz Łasa. Gratuluję. Naprawdę to nie sprawiedliwe. Szukałeś chyba kolegów. Sprawiedliwość to jest kolejny świadczy. W nagrodę jeszcze rower do pchania. Powiem Tomek jeden za rower. Proszę razem na ciebie. Ale stańcie razem. Bo ja jestem niefotogeniczny. Wycięca w tym środku. Dwaj po bokach. O tak. Samo wyskują, prawie trudno. Proszę rower mi A to gdzieś? Zdjęcie robię. Nie. Ale Tomek, ale mu
musisz zmienić, bo zobacz co masz na pudełku. A co na pudełku? Teraz sobie wyobraź, jakbyś musiał rowerem do domu jechać. Nie, bez brania. No, nie, także będę musiał prosić jednak kogoś. Nie przemyślałeś sprawy. Nigdy nie wygrałem, także nie jestem gotowy. To najwyższy czas. Kogoś na wszystkie wyby? Jeszcze tam czwarty był Paweł Koniowski i piąty Piotr. Jeśli będą jeszcze następne zawody klubu Sumbo, to nie wiem, czy będzie klub Sumbo, czy będą zawody, to już chyba nie tutaj, bo ta Wisła nam się tu rozpierdzieliła, zauważyliście. Nie bardzo jest dzieła. Na przyszłość. Coś wymyślisz. Tak więcej ludzi jeździ. W tamtych torebeczkach są jeszcze woblery pojedyncze. To są produkcje tutaj naszego kolegi. Zapomniał pan powiedzieć o sponsorze woblerów do nagrody. Panowie, w tych nagrodach znajdziecie tam takie rękodzieło woblerowe. To są z słynnego producenta woblerów z naszego regionu, Tomka Kopysia. A tutaj mamy kolegę. Wobne, to jest taka ta duża jednostka. Łowne bardzo, bo ja je mam i na nie łowię. A to już tam ktoś zna. No tak, tylko trzeba zasubskrybować kanał. No, ale jakie? Domek Kopyś zasponsorował tutaj to mały, i jakby ktoś był na wiosnę jak zaraz. Po ile ich masz? 50. To 50? Nie, buta. Jest dwójka? Prawie, trochę brakuje. Ale nie, nie takie. Mniejsze? Nie. Bo ty masz kurwa... No bo są ze sterem te, nie? Nie. A, szlapaki. Bez stera, to nie, to takich jeszcze się nie nauczyłem. Bo te szlapaki to powiesz topotery, nie? Chce pan dobre te topotery, to są dobre z firmy. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. A my jedziemy razem. To jesteśmy w kontakcie. No spoko. Gratuluję ci kartki. Cześć. Patrz, takie robi. Masz fajsa, ale... Tak. To ja ci tam wyślę zapraszam.